Cześć, ja jestem Pixpry, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na RGMC, na PvP. No i najpierw sobie oczywiście z botem zawalczymy. Dzisiaj będzie tryb standard. No i zacznijmy sobie od łatwego. Myślę, że akurat no... nie będzie to nic prostszego, już po prostu go zabicie bardzo szybko. Bo na łatwym no naprawdę bocik raczej szans nie ma. No właśnie. Jak widać. Dobra, weźmy sobie normalny, bo myślę, że każdy sobie weźmiemy tryb bota, no bo teraz jest dosyć mało ludzi na serwerze, tym bardziej na PvP i te walki też są dosyć szybkie. O właśnie, bardzo szybkie nawet. Dobra, weźmy sobie teraz trudnego. Z cheaterem już myślę, że nie będzie tak prosto, bo jednak no... to jest najmocniejszy bocik, który mnie zwykle nawet rozwalał. Dobra, pyk. W ogóle ja mu obrażenia zadaję. Halo? Byniu? Nie. Nie wiem, przecież tam zadawałem mu 3 hity i on ginął. A tutaj jak on siedzi w tamtym, zadałem mu z 10 przynajmniej krytów, a ten nic. Nie wiem, ja nie czaję tego. O, teraz jest już normalnie. Halo, trafić cię nie mogę. Oj, widzicie? Zaraz jak stąd wyszedł, to łatwiutko go porobiłem. Ale wtedy mu po prostu obrażenia nie wchodzę, jak on w nim siedzi. Nie czaję tego. Pyk, pyk, pyk. Nie no, no i na pewno obrażenia w niego nie wchodzą. No patrzcie. Może go zejdę od tyłu. Co? Jak on tak bije? Halo? Panie bocie. No i niby go hitam. I patrzcie. Patrzcie na to, że to jest tak gównianie dopracowany. Patrzcie, ile ja mu hitów zadałem. No jakbym go mógł tak cały czas klepać, a jemu nic. No i patrzcie to, no nie da się go zabić. Dobra, wybagowałem go, ale teraz przegram, bo oczywiście mi serc wcześniej dużo nabrał. No właśnie. I taka to jest walka z botem tutaj. Bo on musi się tam zbagować. No i patrzcie, i się kopie. No i znowu, dobra, muszę do niego podejść na bardzo blisko. Nie no, no i patrzcie, on mi już zabrał 3 i coś z serca. Dobra, wybagowałem go, ale oczywiście znowu... Nie! Wygrałem. Przyszedł teraz czas na walkę z typem, tylko że... no będę musiał sobie trochę poczekać, zanim ktoś dojdzie. Dobra, dopiero ktoś doszedł. Więc spróbujemy go rozwalić. On widzę, że raczej nie ogarnia, co tu się dzieje. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No dobra, łatwiutko. Dobra, weźmy sobie jeszcze raz. By ten odcinek by miał chyba ze 3 minuty w tym momencie. Dobra, już się rozpoczyna kolejna walka. Pyk, 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 pyk. I dobra, no te walki są bardzo łatwe. Naprawdę, te walki są najłatwiejsze chyba. Bo jeszcze tu mnie żaden typ nie rozwalił. Dobra, jesteśmy. Myślę, że tu sobie więcej trochę walk zagramy, ponieważ to jest bardzo krótkie. Pyk. No ten już trochę ogarnie bardziej. Pewnie mnie zabije zaraz. Nie, 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 nie. Jestem na... I właśnie, to była moja pierwsza przegrana bitwa. Pierwsza. Ja zwykle przegrywałem dużo więcej niż wygrywałem. Dobra, no i lecimy po prostu typa sklepać, tylko że to jest
Chyba tamten, co właśnie wtedy. Już kurde, on mnie zawsze strefuje. Dobra, dostał teraz parę krytów. No tylko, że właśnie ta strefa mi wchodzi. Nie no, jestem na hita. Dobra, troszkę się tu pokręcimy. Odładujemy sobie, no i go spróbujemy po prostu zgnieść. Kurde. No i nie, no i dał mi kryta. Kurde. No to dobra, zagrajmy sobie ostatnią walkę. Na dziś w standardzie. Dobra, wskoczę sobie tu na kowadło. Nie zdążyłem, bo już jest kolejna walka. Więc fajnie. Pyk, pyk. Kurde. Nie, nie, nie. I kurde, no i znowu przegrałem. 3 serca mu zostały. No ale dobra. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Wypróbowaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku tryb standard. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.